his mouth. Kocioł kulturalny. Czy masz jakichś takich hiszpańskich artystów, którzy są może mniej oczywiści, może właśnie nie wymieniani w pierwszym rzędzie, z właśnie chociażby z tym Setanganą czy z Rosalią, których uważasz, że warto teraz słuchać, którzy mogą właśnie w przyszłości pójść śladami już wspomnianej tej Rosalii. Dla mnie jest takim super przykładem, nie wiem, czy kojarzysz Umbę. Tak. To jest taka muzyka fajna. Co jest dużo w ogóle takiej muzyki hiszpańskiej, która może gdzieś zaskoczyć, wyskoczyć. Tak jak było właśnie z Rosalią, która robiła sobie to swoje neoflamenko i ja tam gdzieś słuchałem tych jej rzeczy i właśnie podsyłałem mojej dziewczynie i mówię, zobacz tutaj, jaka jest fajna dziewczyna z Katalonii, jak fajnie śpiewa. I dopiero jak wyszło Malamente, tak, i ona zaczęła po prostu mieszać to neoflamenko już po raz pierwszy trochę z trapem, z reggaetonem i tak dalej. Jeszcze trochę oszczędnie, oczywiście to nie było tak, co się później na Motomami stało. To ona wybuchła dość niespodziewanie, znaczy ona już była gwiazdą, ale nie była taką gwiazdą. Ja pamiętam jeszcze, jak Rosalia na festiwalu na Primavera Sound grała gdzieś tam na jakimś, wiesz, o 14 na przykład, nie? A nie tak jak teraz, że po prostu to jest wielkie wow, o drugiej w nocy i tak dalej. To jest w ogóle błędem pod różnymi względami, no ale nieważne. W każdym razie takich gwiazd jest moim zdaniem w Hiszpanii bardzo dużo. Każda może wybuchnąć w każdym momencie i trochę nie jestem w stanie przewidzieć, która wybuchnie. Ja na przykład nie rozumiem, czemu Setangana nie jest większą gwiazdą niż jest do tej pory. Może za silnie próbuje. Może to jest jego problem, że on po prostu tak się stara, że to jest aż za mocno się stara. Rosa się aż tak nie starała. Ona faktycznie robi, ona po prostu robi takie rzeczy, jak lubi. A okazuje się, że tak jak ona lubi, bardzo dużo ludzi lubi, więc może to o to chodzi. Ja też, jak sam słucham muzyki, to właśnie wyszukuję takie rzeczy trochę inne. Ja słucham bardzo dużo rapu hiszpańskiego. Jest tam mnóstwo raperów, którzy no, nie zrobią kariery międzynarodowej. Oczywiście gdzieś tam grają w tych krajach hiszpańskojęzycznych, bo są dobrzy, natomiast nie zrobią kariery międzynarodowej, no bo wiesz, masz milion lepszych raperów anglojęzycznych też. No, i dlaczego ci hiszpańscy mieliby się przebić? To, co na przykład mi się bardzo podoba, no ale to jest moje skrzywienie, no bo ja najlepiej się czuję, najlepiej znam i najbardziej lubię południe Hiszpanii, więc tam się skupiam bardzo i ta kultura muzyczna południa jest inna niż na przykład centrum, północy, wschodu i tak dalej. Więc na przykład właśnie neoflamenco, którego jest bardzo dużo, ja bardzo dużo słucham na przykład Israela Fernandesa, który jest wybitnym artystą, ale nie wiem, czy on będzie w stanie się przebić na zagranicę. Ja nie wiem nawet, czy on chce się przebić na zagranicę. On po prostu robi swoje i trochę go nie interesują inne rzeczy. Ale ma potencjał na największą gwiazdę ever, tylko no właśnie, czy ktoś to w ogóle chwyci, czy to jeszcze nie jest moment na takie rzeczy. Albo na przykład Nuevo Andalusismo, którego też dużo słucham, czyli to, że właśnie Andaluzyjczycy na nowo odkrywają swoją tradycję muzyczną, która właśnie była cringe'owa przez wiele lat. Była, wiesz, muzyką starych babci i starych dziadków, a oni teraz to odkrywają i na nowo to grają. I na przykład to, co zrobił Tangana, że Tangana wziął marsz właśnie wielkotygodniowy z Kadyksu, faktycznie istniejący, skomponowany tam marsz, który zrobił częścią swojej piosenki Demasiadas Mujeres. Co było wielkim zaskoczeniem dla w ogóle wielu osób, które tego słuchały, bo nie miały pojęcia, że to jest prawdziwa kompozycja, którą się gra podczas procesji. I ona jest świetna. I na przykład dokładnie tę samą kompozycję wykorzystał Kalifato Tres Cuatro, czyli taka grupa muzyczna z Granady, gdzie oni to z kolei przerobili na drum and bass. I to jest, wstęp jest dokładnie taki sam i później utrzymali ten marsz, tylko totalnie go zmienili na drum and bass. I to jest też na przykład taki trend, który tam jest coraz bardziej widoczny. Tylko znów, to jest bardzo specyficzne, bardzo lokalne. I nie wydaje mi się, żeby to miało potencjał na wybicie się na zagranicę. Więc nie jestem w stanie przewidzieć, kto. No Uma na przykład tak, nie? Ale to są... nie wiem, może jestem też za stary już, żeby przewidywać trendy. No już nie nadążam po prostu za młodymi. To, że Rosalia będzie gwiazdą międzynarodową, też było dla mnie zaskoczeniem. Myślałem, że jakby zostanie tam, zostanie nasza. Tylko my ją będziemy znali, ale nie. No jakby bardzo się cieszę, że została tą gwiazdą. Ale wierzysz realnie w to, że Setangana, trochę podsumowując naszą rozmowę, jeszcze się skupiając na jego wątku,
Czy wierzysz w to, że on ma potencjał i siłę i chęć na to, żeby właśnie się przebić tak międzynarodowo? Bo o, na pewno. Mam wrażenie, że wiesz, z tego co kojarzyłem, nie powiem głupoty, El Madrileño był jego trzecim albumem studyjnym. Solowym? Solowym, tak, tak. Wcześniej nagrywał właśnie z chłopakami, no. Pierwszym, gdzie powiedzmy się przebranżowił trochę, zmienił ten gatunek. I że myślę, że jeszcze może być na niego czas. Szczególnie, że Tu me dejaste te quiere jest utworem, który dotarł szerzej, no nie dotarł do Ameryki. No nie. Ale sam pamiętam, że co jest chyba najśmieszniejsze w tym wszystkim, całą moją przygodę z Setanganem zacząłem w 2021 roku, po tym jak kogo na feedę, którego obserwowałem, udostępnił właśnie ten utwór na Instastory. Stwierdziłem, o ładna okładka, zobaczę. I popłynęło. I gdzieś tam wiesz, że to... Coraz więcej się o tym mówi. Właśnie to nie jest to, że właśnie go rynek amerykański zastał, że z taką Rosalią, która chodzi do Jimmy'ego Fallona i w ogóle jest gwiazdą też w Ameryce, ale że, no nie wiem, osobiście bardzo czekam na jego jakiś kolejny album. Wiesz co, no, kolejne to jest nowości. Właśnie ta dyskusja, no, dlaczego do tej pory się to nie stało. Jak pytasz, czy on ma potencjał? Ma. Czy ma chęci? O, ma wręcz bardzo wielkie. Czy ma... Czy wkłada wystarczająco dużo pracy w to? Moim zdaniem wkłada aż za dużo pracy. Natomiast dlaczego do tej pory się to nie stało? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć. Ja widziałem, że on na przykład grał Tiny Desk Concert w ramach NPR-u. No. I tak mi się wydaje, że grał. Grał. To jest no. dla mnie majstersztyk. To jest naprawdę. Więc był już nawet w tym NPR-ze i te Tiny Desk Concerty też są czymś, co pokazuje, że zdobywasz popularność. Ale to... Pani Ranina ostatnio była z Polski, nie wiem, czy... Znam. Czy kojarzysz to? Kojarzę. Natomiast mówię o tym dlatego, bo powiedziałeś, że Rosalia była tam u Jimmy'ego Fallona. No to jest dopiero miara sukcesu. Nie, że jesteś w NPR-ze. No tylko, że jesteś u Jimmy'ego Fallona, bo wtedy cię normalsi znają. I Tangana sukces odniesie dopiero, kiedy go normalsi będą go znali. Dlaczego jeszcze się tam nie pojawia? No właśnie nie wiem. Nie mam pojęcia, bo moim zdaniem ma totalnie... na gwiazdę... O, to jest jak porównać kino. Antonio Banderas, który jest z Malagi, w zasadzie ze Stepony, no ale powiedzmy, że z Malagi, i Javier Bardem, który jest z Madrytu z kolei, doskonali aktorzy. Absolutnie doskonali aktorzy hiszpańscy, którzy zrobili karierę też na Zachodzie. Nawet widziałem takie podsumowanie ostatnio, bo Bardem teraz wystąpił w Dune oczywiście i ma dużą rolę, trochę śmieszną, ale ma. I widziałem gdzieś tam na YouTubie, mi się pojawiło, że Javier Bardem opowiada o swoich najbardziej znanych rolach. I to są tylko role anglojęzyczne, bo to jest nagranie oczywiście anglojęzyczne, więc w ogóle nie ma tam Hamon, ani innych jego filmów, które są super ważne. I dlaczego o tym mówię? Bo masz tych dwóch aktorów, którzy się przebili w Stanach, ale z ich pokolenia masz jeszcze co najmniej kilku innych wybitnych aktorów hiszpańskich, typu na przykład Antonio de la Torre, który też zresztą jest z Malagi, tak samo jak Antonio Banderas, są w tym samym wieku. I w Hiszpanii Antonio de la Torre jest dużo bardziej uznanym aktorem. Jest wybitnym aktorem, jest wspaniałym aktorem. Ja jestem wielkim fanem Antonio de la Torre. Dlaczego Antonio de la Torre nigdy nie zrobił, wiesz, kariery w Stanach? A Antonio Banderas... Można mówić język, ale Antonio Banderas przez parę dobrych lat nie mówił po angielsku, jak już robił karierę w Stanach. Javier Bardem tak, ale Antonio Banderas nie. Więc dlaczego oni nie zrobili? Albo dlaczego na przykład zrobiła karierę Penelope Cruz, która swoją drogą jest teraz żoną Javiera Bardema. Natomiast zrobiła tą karierę jeszcze zanim była jego żoną, to jest cała osobna historia. Dlaczego Penelope zrobiła karierę w Stanach, a nie zrobiły inne aktorki z jej pokolenia, które nawet są lepszymi aktorkami niż ona? I no, to jest duże pytanie, nie? To dlaczego? No, myślę, że tam jest mnóstwo czynników, czasami jest to przypadek, a czasami tam jest po prostu miliard złożonych rzeczy i czasami coś nie klika. Czy Setangana kiedyś będzie wielką gwiazdą? No liczę na to, no. Niech będzie, ale... Albo niech pozostanie nasz. Albo niech pozostanie tylko nasz, no. Życzę mu jak najlepiej, ale czy tak będzie? Nie wiem, nie jestem w stanie przewidzieć. No, z Rosalią nie przewidziałem, że tak się stanie, a stała się gwiazdą, więc może z Setanganem też tak będzie. Co ty sądzisz o tych eurowizyjnych propozycjach? Może źle na to patrzy i jest to jakiś nurt młodych artystów oddolny, żeby promować tą muzykę, nawet nie tyle korzeni, co na dole. Jakie masz spostrzeżenia swoje? Hiszpania, moim zdaniem po prostu ta Eurowizja też
To jest paradoks, ale Hiszpania ma w ogóle bardzo dużo punktów wspólnych z Polską i podejście do Eurowizji też jest pod tym względem wspólne. Czyli to jest bardzo w ogóle dobry przykład, który ty dałeś, że Dawid Podsiadło nie jeździ na Eurowizję. I w Hiszpanii jest dokładnie tak samo. Masz ogromne gwiazdy muzyczne w Hiszpanii, która ma bardzo bogatą tradycję muzyczną, bardzo też różnorodną w ogóle. Muzyka hiszpańska jest bardzo różnorodna i bardzo ciekawe jest też to, że Hiszpanie kochają muzykę hiszpańską. Czyli te wszystkie oczywiście zagraniczne gwiazdy i tak dalej też w Hiszpanii są obecne, ale Hiszpanie uwielbiają swoją muzykę. Czasami aż do przesady, bo tak jak mówię, na przykład Eros Ramazzotti też po hiszpańsku nagrywał swoje wielkie przeboje, bo tak to niestety nam funkcjonuje. Natomiast z tych wielkich... I mają też takie programy, które są zbieżne z Eurowizją. W tym sensie, że na przykład Operación Triunfo, czyli de facto Idol. Idol hiszpański, tam The Voice i tak dalej. Te programy tam są w telewizji. Też produkują gwiazdy, które też są znane. Tak jak Dawid Podsiadło, bo on też jest przecież z Talent Show, czy Brodka na przykład, tak? Więc to w Hiszpanii działa, ale na tym tle ta Eurowizja jest czymś bardzo dziwnym, bo zawsze wywołuje dużo emocji, tak jak w Polsce zawsze wywołuje dużo emocji, ale ani w jednym, ani w drugim kraju to nie są wielcy artyści, ani jeden, ani drugi kraj raczej na nic wielkiego na tej Eurowizji nie liczy. I to jest takie trochę koło zamknięte, nie do końca wiadomo czemu. Może dlatego, że ci ugruntowani artyści nie mają tam do końca czego szukać. To ci tylko wtrącę z jednym pytaniem. Czy w Hiszpanii też panuje takie przekonanie, że Eurowizja jest czymś, sorry za to słowo, cringe'owym, bo w Polsce gdzieś tam trochę ostatnio może to się zmieniło, na przykład wysłaliśmy Ochmana, który jest jakimś tam przykładem i też zwycięzcą jest na przykład zespół Måneskin, który też jest przykładem tego, że niekoniecznie cukierkowy pop może wygrać, aczkolwiek ostatnia Lorin, no wiadomo. Wyglądałem tak. Ale jakby czy tam też mają takie podejście, że właśnie pojechać na Eurowizję jest przez pewną grupę społeczeństwa uznaną za taki właśnie trochę wstyd? Przez pewną tak, tylko też Hiszpania jest dużo bardziej zróżnicowana niż Polska pod każdym też względem. Okay. Społecznym, nawet narodowym, bo Hiszpania to jest tak naprawdę kraj kilku narodów, więc to też jest istotne. W Hiszpanii dużo taka scena alternatywna jest silniejsza niż w Polsce. To jak u nas scena alternatywna była silna jeszcze w latach 90. czy na początku 2000, w Hiszpanii dalej jest tak silna. Scena w ogóle niezależna, też hip-hopowa, nie hip-hopowa i tak dalej. I dla tych wszystkich ludzi Eurowizja to nawet nie chodzi o to, że jest cringe'owa, tylko ona po prostu równie dobrze mogłaby nie istnieć. To nie jest ich świat, to ich nie interesuje. Nawet te wielkie gwiazdy popu, no Rosalia, Setangana, którzy już padli w tej rozmowie, to są osoby, które nie mają czego szukać na tej Eurowizji, bo to jest kompletnie im nieprzydatne w żaden sposób. Tak samo jak w Polsce, no nie wiem, no... Edyta Górniak jest dobrym przykładem, no nasza największa gwiazda eurowizyjna. Po co Edycie Górniak na przykład dziś by była Eurowizja? Po nic, kompletnie. Nie wiem, moglibyśmy wysłać tam Marylę Rodowicz, ewentualnie to by było dobre. Ale wracając do tego, Eurowizja jest owszem cringe'owa, ale nie tak jak w Polsce. To znaczy, Hiszpanie mają taką tendencję do celebrowania swoich takich triumfów. Czyli jeżeli ktoś w Hiszpanii odnosi sukces za granicą, to wszyscy się z tego cieszą. I są oczywiście głosy takie, że ta Eurowizja to jest w zasadzie to jest śmiech na sali. I tak jak mówię, jak posłuchasz tych głosów właśnie ze sceny niezależnej, to takie są opinie. Natomiast nawet tam, gdyby Hiszpan lub Hiszpanka wygrali Eurowizję, to by była radość, taka szczera radość, nie euforyczna, nie, że wygraliśmy Puchar Świata, ale po prostu radość. W Polsce byłoby, gdyby Polak albo Polka wygrali Eurowizję, to oczywiście następnego dnia byłoby mnóstwo głosów krytycznych, że to, tamto, siamto i tak dalej. To jest po prostu różnica też w podejściu do świętowania sukcesów generalnie narodowych, tak? W związku z czym ta Eurowizja jest, ludzie ją sobie oglądają, ona jest gdzieś tam w tle. To jest taki trochę stosunek. Jest sobie zabawa, nie przywiązujemy do niej większej wagi, dopóki nie wygramy. A na przykład to, do czego się odnosisz, wiesz, tam jest też dużo kontekstów, typu ten numer, który reprezentuje ich w tym roku, Zorra, tak? To oznacza, no dosłownie to oznacza lisica, ale każdy to słowo odbiera tak, jak odbiera, czyli dziwka. I to jest właśnie ciekawy temat, szerszy temat społeczny, a mianowicie w Hiszpanii od kilku lat jest najsilniejszy ruch feministyczny w Europie. Bardzo duży, tak? Nie tylko jeżeli chodzi o wpływ społeczny, ale też jeżeli chodzi o liczebność.
Jak w zeszłym roku byliśmy na 8 marca, czyli na właśnie Dzień Kobiet w Hiszpanii z moją partnerką, to specjalnie patrzyliśmy, co tam się działo, bo tam teraz jest podzielony ten ruch i tak dalej. To jest cała ta dyskusja na temat praw osób transpłciowych i tych feministek, które są oczywiście transfobkami i tak dalej. To też się tam przekłada. Natomiast ten ruch jest ogromny i poczynił bardzo dużo zdobyczy w ostatnich latach. A w Hiszpanii też bardzo dużo się mówi o przemocy wobec kobiet. Publicznie się mówi. To jest bardzo dyskutowany temat. Pytanie, czy na przykład, czy jest więcej przemocy wobec kobiet w Hiszpanii niż w Polsce? Bo jest taki stereotyp, że tak mogło być. Ze statystyk tak nie wynika. Po prostu w Hiszpanii się częściej zgłasza przestępstwa i dużo jest więcej informacji medialnych. I kiedyś nawet porównywałem statystyki i widziałem, że skala wydaje się być podobna, tylko po prostu u nas się o tym nie mówi, a u nich tak. I na przykład ta piosenka wywołała ogromne dyskusje społeczne, o na przykład wielkie oburzenie, że jak to, że piosenka, w której... bo tam tekst z grubsza jest taki, że jak się ubiorę w za krótką spódniczkę, to jestem dziwką. Jak się umaluję, to jestem dziwką. Jak coś tam, coś tam. Także ta piosenka jest cringe'owa. Ta muzyka, to wykonanie, to jest cringe'owe. Ale ten tekst jest bardzo, bardzo feministyczny de facto. I miałeś krytykę z dwóch stron. Miałeś krytykę ze strony na przykład tych środowisk właśnie bardzo konserwatywnych, które uważają, że o, tu feministki robią nam właśnie jakąś w ogóle rewolucję, której nie chcemy. Z drugiej strony miałeś właśnie krytykę ze strony środowisk feministycznych, ale znów nie wszystkich, tylko tych z Madrytu, a te inne już mówiły, nie, no właśnie tak, to jest muzyka, którą my tutaj gramy na prowincji i ona właśnie powinna tym ludziom pokazywać, że można wyjść w tej mini spódniczce i tak dalej. Miałeś nawet premiera, nawet Pedro Sanchez się musiał wypowiedzieć na ten temat i powiedzieć, że mnie się podoba. I to jest po prostu dyskusja społeczna na temat tego, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo, jak się zmieniliśmy w ostatnich latach i tak dalej. I ta piosenka jest częścią tej dyskusji. Ta piosenka może się nie podobać. Mnie się na przykład... Ja się dobrze bawię przy tej piosence, no ale umówmy się, nie jest to utwór pierwszego wyboru, tak? A na pewno nie jest to utwór taki, przy którym bym tam klękał, jak przy Rosalii, nie? Może niekoniecznie tej z Motomami, bo ja wolę tej wcześniejszej neoflamenco, ale Motomami też oczywiście super. Natomiast zmierzam do tego, że... to jest właśnie, ja na przykład ten program, który robię tak jak robię i też na przykład mam ten jeden odcinek poświęcony Eurowizji, bo to są właśnie dla mnie preteksty do tego, żeby rozmawiać o szerszych tematach. I w Hiszpanii moim zdaniem to jest pretekst do rozmowy o szerszym temacie. Być może w Polsce też, na Polsce się znam słabiej niż na Hiszpanii, więc nie wiem, ale no tak, no myślę, że Hiszpanie nieprędko Eurowizję wygrają, bo po prostu tam się nie pojawiają żadne gwiazdy, które by miały realny potencjał takiego wygrania i też dlatego, że w krajach Europy Południowej nie ma takiej tradycji Eurowizji jak w krajach Europy Północnej, gdzie to jest faktycznie droga do sukcesu. W Szwecji, Norwegii, tam Danii, w tych Niemczech raczej nie, ale że tam naprawdę to jest... Ostatni rok pokazujesz Finlandię na przykład też. Finlandia, no właśnie. Natomiast to południe to robi z tego taką imprezę trochę, ale nie przywiązuje do tego większej wagi. No.